Trener Szymon Grabowski po zwycięskiej inauguracji Fortuna pierwszej ligi tutaj w Niepołomicach. Trenerze, wyśniony początek tego sezonu. Na pewno myślę, że tutaj w najśmielszych snach nie myśleliśmy o tym, że wygramy w takim stosunku. Myślę, że w takim stylu. Podchodziliśmy bardzo, bardzo spokojnie do tej inauguracji, nie pompowaliśmy tego balonu, bo wiedzieliśmy, co może się stać, gdy pójdzie to w drugą stronę. Myślę, że zasłużone to nasze zwycięstwo. Na pewno to inauguracyjne 3-0 bardzo nas cieszy. Szczególnie, że graliśmy naprawdę z przeciwnikiem, który praktycznie do końca bił się o baraże, jeśli chodzi o ekstraklasę, więc Puszcza jest to bardzo groźny rywal. Myślę, że pokazaliśmy pazurek, pokazaliśmy charakter i zasłużenie wygrywamy. Za taką Resowią, bez względu na to, czy stan epidemii, czy też nie, po prostu chce się jeździć i chce się ją oglądać. Można rozpatrywać dwojako. Ja za Resowią pojadę za taką czy inną, więc pewnie tutaj kwestia kto. Także apeluję do wszystkich dalej. Za chwilę nam może się zdarzyć, że nam nie będzie szło, ale po raz kolejny pokazujemy, że nam warto dopingować, warto za nami jeździć. Te emocje są raz przyjemniejsze, raz gorsze, ale nie jesteśmy byle jacy, jesteśmy jacyś. Będziemy się starali to w dalszych meczach tej ligi to pokazywać. Gwarantujemy, że my też będziemy jeździć, trenerze. Natomiast jeśli chodzi o dyspozycję zawodników, dzisiaj bardzo ofensywnie, niesamowity ząb waleczności tutaj na boisku, brak piłek przegranych, straconych, to wszystko wyglądało naprawdę fantastycznie. Myślę, że tutaj tak jak powiedziałeś, ale to wszystko też się tyczy defensywy, bo my żeśmy dobrze wyglądali z przodu i dobrze wyglądaliśmy z tyłu, co świadczy to, że nie puściliśmy bramki. Do samego końca broniliśmy tak, żeby to 3-0 zostało i też chwała zawodnikom przede wszystkim za to, że grali do końca, nie zadowalali się tym, że praktycznie mają mecz wygrany, a popieraliśmy to właśnie ogromną determinacją z tyłu. Naprawdę bramki cieszą też momenty rozegrania niektórych sytuacji, które nie skończyły się bramkami, a było na pewno kilka, czy to po stałym fragmencie, czy z akcji mogliśmy się pokusić jeszcze o jakieś bramki. Nie będziemy tutaj wybrzydzać, bierzemy to, co jest i mam nadzieję, że tak się będziemy prezentować, a nawet i lepiej, bo myślę, że nas stać jeszcze lepiej się prezentować w kolejnych spotkaniach. Oczywiście zmiennicy także jak najbardziej udźwignęli ciężar dzisiejszego pojedynku. Każda następna zmiana dawała również fantastyczną odmianę w grze. No i oczywiście ten przypływ sił, który jest zawsze bardzo potrzebny. To nie tylko zmiennicy, bo tutaj też na wysokości zadania stanęli ludzie, których właśnie dzisiaj nie ma, którzy mimo chęci, mimo ogromnego serducha, mimo tej inauguracji chcieli tutaj zagrać, wiedzieli, że nie są na 100% i to zgłaszali. Także to pokazuje, że ten kolektyw jest, pokazuje to, że ci ludzie nie chcą za wszelką cenę tylko i wyłącznie liczyć się jako indywidualność, a jednak liczy się przede wszystkim zespół. Czy to zawodnicy, którzy dzisiaj siedzieli na trybunach, czy to zawodnicy, którzy wchodzili, czy to zawodnicy, którzy grali. Naprawdę dzisiaj wygrał zespół, dzisiaj wygrał kolektyw i fajnie, że to zostało poparte według mnie bardzo dobrą grą, bardzo dobrą dyscypliną taktyczną i bardzo dobrym pomysłem. Drodzy Państwo, trener Szymon Grabowski po zwycięskim pojedynku z Puszczą Niepołomice. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.